Siemanko, z tej strony Superza090 i chciałbym was zaprosić na nową serię, nową grę Ski Jump Mania. Tak właśnie, tak, to będzie ta seria. To jest gra internetowa o skokach narciarskich i chciałbym wam ją po prostu zaprezentować, pokazać i może nawet ta gra wam się spodoba. Mi się przynajmniej spodobała, więc dobra, za chwilę się widzimy, ja robię cięcie, ponieważ muszę się zarejestrować. Okej, zobaczymy, czy możemy się zarejestrować. Tak jest, a więc słuchajcie, jesteśmy, musimy oddać skok. Tak, oddajmy skok. Ja słuchajcie, skaczę jakby co klawiaturą. Okej. 68 metrów musimy pobić. I jak? Dobre lądowanie i zwycięstwo. Okej. A więc stwórzmy swoją postać. Okej, mężczyzna, myślę, że kraj odpowiedni, wszystko odpowiednie. Okej, więc mamy samouczek. A więc lecimy. Musimy wykonać pierwsze zadanie. Oglądasz skoki narciarskie w telewizji. Okej. Fajnie. Powiem wam, że ta gra jest całkiem fajna. Gram sobie tak prywatnie. Okej. A więc pierwsze zadanie wykonane. Gram sobie tak prywatnie i powiem wam, że naprawdę bardzo mi się w to fajnie gra. No. Dobra. Zadanie drugie. Ucz się zasad skoku narciarskich i wyrusz na narty w Alpy. Wow, takie zadanie. Akceptujemy oczywiście i lecimy z tym koksem, co nie? Osiągnęliśmy drugi level. Fajnie. I jakieś narty zdobyliśmy. Okej, a więc... zadanie trzecie teraz. Pojeździ na nartach w Alpach. Okej. Słuchajcie, całego samouczka dzisiaj w odcinku nie dam rady zrobić, ale w przyszłym odcinku będę to kontynuował. Dobra. Okej. Przepraszam was, że tyle tutaj tych reklam mi wyskakuje, ale chyba mam jakiegoś takiego mikrowirusa. A, tu jest, okej. Widzieliście, jak mi się to dziwnie załadowało? Dobra, ulepsz atrybuty na treningu. Wchodzimy w atrybuty. Nie w finanse, tylko atrybuty. I ulepszymy sobie odbicie od progu. O 2, no to lot też sobie o 2. Ulepszymy i lądowanie też o 2. Tak było ładnie wyrównane, nie? Okej.
I okej. No, mamy po 12. Weźmy ten zaliczenie. Okej, widzę, że musimy to znowu ulepszyć. O 2. Tak teraz troszkę poza samouczkiem. Czytaj, ale... Chciałbym, żeby to było porówno po prostu. Na prywatnej, w prywatnej grze też mam to porówno, także... Ale mam zdecydowanie lepsze statystyki. Dobra. Pokonaj to niego, nie Mimaki. Okej. Pokażmy, pokonajmy tego Gostka. Okej, w zadaniach to jest. Czekamy. I... Ładuje się. Okej. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy. Każdego dnia garstka traderów dochodzi do dużych pieniędzy na rękach. Okej, jestem. Trzeba mieć z powrotem, przepraszam, jakaś gówniana reklama mi się włączyła. I możemy kontynuować odcinek. Okej, widzicie? Mamy skok. Okej, porównanie skoczka, jak widzicie, jestem nieco lepszy. Okej, 65 metrów do pokonania. Oj, za późno wybiliśmy się z progu. Ale wygrywamy, dobrze. Wygrywamy. Fajnie, poziom 4. To jeszcze zdobędę jeden poziom przy was i... Chyba zakończę odcinek. Okej. Poproszę o nagrodę. Dziękuję. Wytrenuj jeden atrybutu odwagi. Czy to było tutaj? Zaraz możemy... Musimy zaakceptować najpierw zadanie, co nie? Okej, tutaj. Tak. Czekamy teraz. 10 sekund. Okej. Okej. Podnieś. Dobra, i teraz to bierzemy. Okej, znowu mi się nagrodę. Fajnie. Dobra. Sprawdź swoich rywali, wyzwij na pojedynek jednego z nich. Akceptuję.
akceptujemy zadanie. I to będzie w pojedynki, moi drodzy. Tutaj będziemy bardzo dużo siedzieć w pojedynkach. I może na przykład tą osobę pokonajmy. Mamy jakieś szanse, mamy spore szanse. No dobra. Jump. Siedem i pół metra do pobicia. Oj, upadek. Przegraliśmy, ale to przez to sami widzieliście, co się zrobiło. Jeszcze raz tą samą osobę wyzwijmy. Ach, tylko wyzwać mieliśmy, no. To dobra. Okej. Zmądźmy nagrodę. No spoko, to takie zadania, to mi się podobają. Bo szybko można zrobić. Obiekty chronią cię przed oponentami. Zbuduj jeden obiekt. Zaakceptujmy to zadanie. Okej, a więc wchodzimy w atrybuty. Obiekty. I zbudujmy coś ciekawego. Na przykład to. Tak. Chcę. Okej. Tu się budujemy, możemy już zaakceptować zadanie. Czy zaakceptować, czy no... Zakręć kołem, żeby... Robię cięcie. Okej, jestem z wami z powrotem. Zaakceptowaliśmy, dobra. Kup swoje pierwsze narty i trenuj odbicia z progu. Okej, zadania. Misja 5 i 6. Okej. Okej. Właśnie na to czekałem. No jak widzicie, gra jest dosyć fajna. Można wyzywać przyjaciół, jak gracie z przyjaciółmi, to możecie ich wyzywać. Tylko że musicie znać po prostu ich imię i nazwisko w grze, że tak powiem. Okej, to zadanie zrobiliśmy. I trzeba tutaj to teraz jeszcze zrobić. Okej,
zrobiliśmy piąty level, ale dokończę tą misję. I na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Okej. Zrobię na chwilę małe cięcie. Okej, jestem z wami z powrotem. Myślę, że mogę robić zadania dalej. Okej. A więc zadanie wykonane. Odbierzmy jeszcze to, co trzeba odebrać. I będziemy musieli się wylogować. Chociaż zdobądź pierwszego sponsora, to też jest bardzo szybkie zadanie. Tutaj sponsorzy. No niech będzie producent nart. Dobra, jeśli teraz będą takie krótkie zadania, właśnie jak to, jak widzicie, już zrobiliśmy to zadanie. To jeszcze chwilkę, odcinek potrwa. Okej, te kredyty są bardzo ważne, słuchajcie. Nie wydajcie ich bez sensu troszkę. Dobra, to już zadanie jest dłuższe, a więc ja będę z wami się żegnał. To była Ski Jumpmania. I zapraszam was do mojego kanału. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jutro będzie też odcinek ze Ski Jumpmania. Dokończymy sobie samouczek i... Nie wiem, może już coś pierwszego będziemy robić. No dobra. A więc ja z wami się żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.